wam, o pannie, co tylko w domu siedziała, za żadnego kawalera wyjść nie chciała, by na koniec z diabłem się żenić. Posłuchajcie. Żyły kiedyś w jednym domu dwie panny. Jedna leniwa, a druga pracowita. Ta leniwa uciekła w świat z muzykantami, i nikt już o niej więcej nie słyszy. Panna pracowita została w domu. Ze starą matką i całym gospodarstwem na głowie. Ale nie krzywdowała sobie, bo lubiła pracować. Od rana z radością brała się do pracy. Sprzątała, gotowała, naprawiała wszystko, co było do naprawienia. A gdy wieczorem kładła się spać, to już myślała, co będzie jutro robić. I tak schodziły jej dni. Kiedyś zajechał przed dom piękny kawalerek i mówi: chodź ze mną, panno, na tańce. Pobawisz się, odpoczniesz od roboty. A panna na to: nie w głowie mi tańce, kiedy mam jeszcze tyle do zrobienia. Podejdźże, kawalerze, i nie kuś mnie zabawą. No to kawaler odszedł tańcować z inną panną. Za rok przyszedł inny, jeszcze piękniejszy. Stanął w drzwiach i mówi: to ty, panno, w domu siedzisz i na dobne liczko nad robotą chylisz, a nie wiesz, że do wsi karuzela przyjechała? Rzuć kros na nie, chodź ze mną, na karuzeli się pokręcić. A panna na to: jak żebym miała kręcić się na karuzeli, kiedy z robotą poradzić nie mogę? Odejdźże, kawalerze, nie kuś mnie płochą zabawą. No to kawaler odszedł, bo co miał robić? Później przychodzili jeszcze inni kawalerowie. Zapraszali ją na tańce, zabawy, spacery. Ale ona wszystkich precz przepędziła. Taka pracowita była ta pani. Taka pracowita. Thank you.
miesiące, lata. Nadeszła pora, gdy stara matka nie wstała rano z łóżka. Pracowita panna troskliwie opiekowała się chorą. Karmiła ją, czesała, myła, dbała o to, że te jej ostatnie dni były dobre i spokojne. A kiedy przy jej głowie stanęła śmierć z kosą, stara otworzyła jeszcze oczy i powiedziała: dobra i pracowita jesteś, moja córko, ale lżej byłoby mi umierać, gdy zamiast ciebie stanęła tutaj twoja siostra. Przykro zrobiło się pannie na te matczyne słowa. Wtedy po raz pierwszy z jej oczu popłynęły łzy. Taka ją żałość za serce ścisnęła, że aby ją zdusić, wzięła się szybko do szorowania podłogi. A kiedy starą włożono do trumny i wyniesiono na cmentarz, pracowita panna pozbierała i schowała w komorze wszystko, co po matce zostało. Okadziła jałowcem izbę, odsłoniła lustro i usiadła zmęczona. Dom wydał jej się teraz pusty i smutny. Przysnęło jej się. A we śnie ujrzała swoją młodszą siostrę. Jak ta, strojna w czerwone korale, weseli się w karczmie z żołnierzami! Uho, ho, 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 ho. Tato przynajmniej życia używa! Pomyślała z zazdrością pracowita panna. Tak pomyślała o siostrze. Tak pomyślała. Thank you.
mijały lata. Samotna panna nie miała już w domu tyle pracy, to tymczasem przesiadywała obce. Wypatrywała ludzi. Ha! Zwłaszcza kawalerów! A oni przechodzili drogą, ale żaden nie zatrzymał się przy jej domu. Ani nawet na nią nie spojrzał. Przypomniała sobie wtedy zalotników, którzy zapraszali ją na tańce, karuzele, spacery. Ale ona wszystkich precz od siebie przepędziła. Spojrzała w lustro i zamiast wesołej, rumianej buzi ujrzała szarą, zmęczoną twarz. Więc tak ma wyglądać moje życie? Zatworzyła się wielce. Aż tu nagle patrzy, a w drzwiach stoi rosły parobek. Kłania się z uśmiechem i pyta: czy nie ma tu dla mnie jakiej roboty? A wejdź, kawalerze. Robota dla ciebie jakaś się znajdzie. Tak odpowiedziała panna, bo jego zapytanie bardzo jej się spodobało. I tak kawaler u niej zamieszkał. Ale nie od razu, żeby tak w jednym domu, ale osobno, w komorze. Bo inaczej panno cnotliwym nie uchodziło. Odtąd świat jej poweselał. Pracowali razem. Parobek podobał się pannie, bo był mocny, a przy robocie zmyślny i wesoły. Oj, nadał się ten parobek pannie. Oj, nadał.
Thank you.
samotnej pannie nie dane było jednak za mąż pójście. Zaraz wam powiem dlaczego. Pewnej nocy panna nie zamknęła drzwi do swojej izby i już leżała w łóżku, kiedy ów kawaler przed nią stanął. Ona roześmiała się tylko i powiedziała: jeśli chcesz się przy mnie położyć, to zdejmij chociaż buty i portki i zgaś świeczkę, bo szkoda. Wieczka gasła. Po chwili rozległ się krzyk pani. Ty diabelski synu, to takim sposobem na moją duszę nastajesz? Ja głupia myślałam, że parobka najęła, a złego do siebie dopuściła. Tak krzyczała pani. Bo po ciemku ogonek u niego namacała. A może i łóżki? Zerwała się z łóżka, padła na kolana i zaczęła się modlić do świętej Łucji. Patronki cnotliwych pań. A parobek? Albo diabeł, co to może być? Przestraszył się, wyskoczył z chałupy i więcej nie wrócił. Odtąd panna nikogo już do domu nie wpuściła. Unikała ludzi, bo bała się, że pod przebraniem znów zły do niej przyjdzie. Pocieszała się tylko, że po śmierci za jej cnotliwe i pracowite życie niebie nagroda ją spotka. Tak było. Tak było. Thank you.
Amen.